Koniec budowy metra do Brudna, a także umowa na tramwaj kierunek Pole Mokotowskie, czy problemy z warszawską krańcówką WKD i komunikacja miejska po wakacjach, a także ruszyły już pierwsze prace przy placu Trzech Krzyży oraz jak pojedzie dalej most północny. O tym nie tylko 28 sierpnia w niedzielę w 112 odcinku Zmniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, Tomasz Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Dzisiaj odcinek będę chciał zrobić szybko, bo jak nagrywam odcinki, muszę zamknąć wszystkie okna, żeby nie było szumu i hałasu i zaczynam się gotować, bo jest na dworze 30 stopni. Także nie zwalniając, zaczniemy od awarii wind na stosek metra, mianowicie nie działają windy z powodu awarii centrum, ma remont oraz modernizacja na stacjach metra Pole Mokotowskie i centrum. Dalej idąc, no jest to odcinek 112, więc nie może zabraknąć wspomnienia, iż kiedyś linia 112 jechała kierunek 112 Karolin. Jak one tam się wszystkie zmieściły? No niestety 112 Karolin już nie istnieje, jak i również pędla na Karolinie nie funkcjonuje teraz. Jest tylko i wyłącznie 112 Chomiczówka i 112 Centrum Handlowe Marki. To nie jest to samo. To nie jest to samo. Jak było 112 Marków, to jeszcze. Ale 112 Karolin już nigdy nie wróci. Przynajmniej nie sądzę. Ale na pewno jakaś jeszcze linia będzie i na przykład będzie najprawdopodobniej, na przykład będzie 713 Karolin. Ale będzie już 713 metro Karolin. I to też już nie będzie to samo. No niestety. Dobrze, lecimy dalej. A mianowicie zakończyła się budowa metra na Brudnie. Zdjęcia z miasta stołecznego. Zobaczmy parę zdjęć Brudna. Tu ogólnie jest dużo zdjęć i z góry, i z dołu. Jak to wygląda, kierunek Bemowo. O, to jest koniec trasy, czyli to jest faktycznie Brudno. Boże, to jest faktyczny koniec. Koniec M2. Weźcie sobie być na ostatniej stacji M2. Nie, że będzie tam dalej jeszcze budowa jakiejś kolejnej stacji metra. Po prostu będzie to ostatnia stacja. Dziwne. Dziwne odczucie. Bardzo dziwne odczucie. Oczywiście nowe bramki. No, tak to mniej więcej wygląda tam. Chyba na C20 niedługo będę. Nie wiem, czy zdjęcie będę mógł wam pokazać, ale będę mieć okazję chyba tam wparować niedługo. Natomiast co ważne i co ciekawe mogę wam powiedzieć, to jest to, iż 24 sierpnia formalnie zakończyła się budowa ostatniego odcinka północno-wschodniego, odcinek M2 do stacji C21 Brudno. Wszystkie obiekty są zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, mówi wykonawca, rzecznik wykonawcy, czyli firmy Gulermark. Co ważne, mogę powiedzieć, że jeżeli chcecie zobaczyć, oglądają stację metra dzień przed zakończeniem budowy oficjalnym, macie teraz link i kartę w opisie, żebyście mogli to sobie zobaczyć. Ostatni film zapraszam do metra, który właśnie był o tym odcinku na Brudno. Dalej kolejne informacje, już tramwaje. Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego, umowa została podpisana. No i tak, tramwaj, będzie przybudowana cała pętla Banacha, Banana. Co ważne, torowisko, które tutaj aktualnie jest w kierunku Pola Mokotowskiego, nie zostanie wykorzystane, zbyt stare i po prostu będzie pośrodku jezdni. Nowe torowisko, jak i również zjazdy na pętlę Bananacha. Co ważne, będzie nowy przystanek tramwajowy, tylko i wyłącznie w tym miejscu zlokalizowany, taki zupełnie nowy tramwajowy. No bo tutaj na Rakowieckiej to już wcześniej były przystanki tramwajowe, więc w tym miejscu to mniej nowości. No będzie ciekawy odcinek wzdłuż Pola Mokotowskiego, tu jest jedyny fragment, gdzie faktycznie przez pole będzie jechać. No i w tych miejscach się kończy cała inwestycja. Budowa ma się zakończyć w 2029 roku. Aktualnie została podpisana umowa na zaprojektowanie, pozyskanie wszystkich pozwoleń, później projekt budowy i później monitorowanie
całej budowy przez odpowiednią firmę, z czego to firma jest DataBout i umowa opiewana na kwotę 4 miliony 340 tysięcy złotych brutto i inwestycja jest właśnie w tym budżecie do 2029 roku z dofinansowania dla tramwajów. Dalej idziemy, czyli wszystkie szczegóły na mapie, tramwaj do Wilanowa. Ja wam pokazywałem już ostatnio projekty, jak wygląda tramwaj do Wilanowa, teraz możecie zobaczyć sobie właśnie wszystko już sami. Więc zapraszam was na stronę tramwaj do Wilanowa, pisane łącznie.pl i tutaj znajdziecie sobie wszystko, co potrzebujecie, również z tymi odnogami tramwajowymi aktualnie. Donikąd, także to wszystko możecie sobie zobaczyć. Jest tu naprawdę wszystko, włącznie z pętlą Adama Branickiego. I to wszystko się tutaj łączy w jedną całość. Dalej, PLK zapewnia lepszy dostęp do koleją do portu w Trójmieście. Fotorelacja, i to chciałem wam ogólnie pokazać. Zobaczcie, kiedy jest wielkie torowisko. Znaczy, no wielka stacja, tak? No ale to faktycznie jest pokaźne. Tam ostatnio nawet niedaleko latałem dronem, jak były filmy z Gdańska. Co jednak najbardziej wam chciałem pokazać, to jest takie jedno torowisko, które... O, właśnie, to robi wrażenie. To po prostu bym powiedział, robi wrażenie. Z tego co wiem, prace jeszcze wszystkie się tutaj nie zakończyły. Ale nie powiecie mi, że te tory nie wyglądają tak fajnie. No. Także tak, tak to wygląda. Tutaj jeszcze są prace jakieś robione w tych miejscach. Albo to jest inne już miejsce, które było zrealizowane. No i też nowe obiekty powstają, tak jak tutaj możecie zobaczyć. No tak jak na zachodniej, no. Podobnie. Tutaj na przykład jest jakiś większy tunel podziemny. Chciałem powiedzieć podwodny, ale no bez przesady. No i to oczywiście jest wszystko zarządzane z jednego miejsca. Także tak to wygląda. Lecimy dalej. Czyli koleje ukraińskie odbudowały dwie linie do granicy z Rumunią w ekspresowym tempie. No dwa miesiące to jest naprawdę ekspresowe tempo. A biorąc pod uwagę, że obydwa te odcinki łącznie mają ponad 20 km. Dwa miesiące. No to jest tempo, to jest tempo. To są te odcinki kolejowe, które zostały odbudowane, zielone. Rumunia musi te czerwone odcinki jeszcze dobudować, żeby faktycznie funkcjonowało. To jest kraniec ich odbudowy. Widać ewidentnie, gdzie się zaczyna Rumunia, a gdzie jest odbudowany odcinek. Ja bym bardzo chciał, żeby tak w Polsce było, że zaczęli odbudowywać linie kolejowe, które zostały zapomniane. A teraz by się przydały. Co ciekawe, to tutaj część elektryfikacji robią, więc tak to wygląda. No jak widzicie, faktycznie nowa trasa. Bardzo bym sobie życzył, żeby w Polsce coś takiego się działo. Nie mówię o Warszawie, ale w Polsce. Odbudowa linii kolejowych. No niestety, zazwyczaj są likwidowane. Idziemy dalej, czyli w Warszawie coraz więcej impulsów 2. Nie ma już 14 WE, czyli te wypożyczone, znaczy w leasingu zostały zwrócone do firmy, natomiast 2 14 WE tutaj są SKM-ki, cały czas są SKM-ki, ale nie kursują od czerwca, po prostu są schowane na jednym z STP SKM-ki. Dalej idziemy, czyli problem z warszawską krańcówką WKD. Wydłużenia nie będzie do Śródmieścia czy też do metra, jak zwał, tak zwał. Prędzej metro dobuduje się do WKD-ki, niż WKD-ka dojedzie do metra. Tak to wam powiem. I ogólnie tutaj możecie sobie poczytać całą tam wiadomość, macie linki teraz, kartkę w opisie do tego. Ja wam jednak w skrócie opowiem, o co tu chodzi. A mianowicie, planowana przez PKP PLK przebudowa linii silnicowej nie będzie okazana do wydłużenia linii WKD, WDJON, Patelni i stacji metra Centrum. WKD rozważało i rozważa jednak różne warianty usprawnienia ruchu na stacji Śródmieście. To obecnie wąskie wiadro, które uniemożliwia zwiększenie częstotliwości na tej trasie. WKD kupuje 3 nowe pociągi. W związku z dobudową drugiego toru do Grodziska Mazowieckiego, żeby to mogło częściej jeździć. Jednakże i tak największe wąskie gardło jest w Warszawie, a wszystkie pociągi jadą do Warszawy, no bo to jest stacja docelowa oczywiście przy większości pasażerów. Jednakże tam jest aktualnie jeden peron, jedna krawędź peronowa, a to jest stacja krańcowa dla bardzo dużej ilości pociągów, średnio co 10 minut jeżdżą. Tutaj WKD-ka w teorii wydobyła prace planowe, że co 7,5 minuty mogliby wypuścić częściej pociągi, wtedy jeden peron by odjeżdżały dwa pociągi w różnych cyklach, najpierw z jednego sektora, później z drugiego sektora by pociągi odjeżdżały, wtedy co 7,5 minuty pociągi mogłyby stamtąd odjeżdżać, także wtedy rezerwa na jakiekolwiek opóźnienie właściwie jest minimalna lub zerowa. Także to nie jest dobre rozwiązanie. No i też dla pasażerów jest większe, no, większe bieganie. Co ważne, wiemy, że WKD-ka nie ma opóźnienia, ale jednakże zawsze jakieś minutowe może się znaleźć, a to już podobno by robiło jakieś większe problemy. Dlatego WKD-ka chce na kraju stacji krańcowej zrobić sobie dwa perony z 4 krawędziami peronowymi, czyli łącznie 4 tory krańcowe. No nie ma tyle miejsca, siłą rzeczy nie ma tyle miejsca, pod alejami zajemskimi musieliby to wybudować w części, raczej to jest niemożliwe.
z tego co zrozumiałem. Dlatego też również nie będzie przedłużenia linii bezpośrednio do Patelni czy też do Metacentrum, ponieważ PKP zaproponowało im, że mogą to zrobić, żeby była stacja właśnie przy Warszawa Śródmieście, tyle żeby mieli tam jeden tor. Że do tego miejsca byłby jeden tor WKT-ki. A ja przypomnę, że teraz dwa tory, które się kończą na aktualnym Śródmieściu, WKD, to już jest problem. A wyobraźcie sobie jeszcze to zwiększenie do jeszcze jednego tora. No po prostu istny paraliż by był. Jedyny sposób, jaki to można było zrobić, to niestety WKT-ka sama by musiała zrealizować tę inwestycję i wybudować do Patelni tą jedną stację dalej, na dwa tory, na dwa perony na krańcu, tylko że to by musiało być pod Alejami Zielińskimi, a tutaj już wchodzą problemy działkowe, bo nie wszystko jest unormowane prawnie. No i często to raczej nie powstanie. No i też WKT-ka stwierdziła, że za dużo pieniędzy, o mało krzyku, więc będą walczyć o to, żeby chociaż przy WKD Śródmieście znajdującej się na Warszawskiej Woli mieli chociaż te dwa perony i cztery tory, co i tak jest, byłoby naprawdę niezłym wynikiem jak na nich. Dobrze, lecimy dalej, a mianowicie bus pasy, no wiecie jak ZTM, nie czy odegram tylko tą scenkę. ZTM, GDD i KAN. Otwieramy nowy odcinek trasy 7. ZTM Warszawski. Okej. Okay. To my wprowadzimy na płaskiej bus pas. Co wy na to? A tam zamknijcie, róbcie sobie co chcecie. No tak to mniej więcej wyglądało w dużym skrócie. Więc będzie bus pas na płaskiej, kiedy zostanie otwarta S7, czyli tak zwana płaska bis. Ja tutaj z nimi się zgadzam, ta trasa ma bardzo dużo linii autobusowych, 209, 709, 715, 727, 737, 739, 809 i 815. W ciągu godziny na przystankach zatrzymuje się 24 autobusy, które w godzinach szczytu przewożą niemal 140 tysięcy osób. Dużo, bardzo dużo. A jeszcze SKM-ka w najbliższym czasie nie ruszy bezpośrednio właśnie do Piaseczna. No tam są problemy przy Warszawie Zachodniej. Co jednak ważne, no przydałoby się, żeby jakoś wspomóc ten ruch, żeby autobusy nie stały w korkach, bo ponad dwa razy dłużej mogły jechać niż rozkładowo. Dlatego właśnie będą buspasy i w sumie się z nimi zgadzam. Chociaż jestem ciekawy, czy będą większe korki samochodowe. Tak znacznie większe. Ale to zobaczymy niestety już w najbliższych dniach. Łączna długość buspasów w dwóch stronach będzie to 10 km. Idziemy dalej, czyli popy dłużej czynne. Od 7 do 20 większość będzie czynna, od 29 sierpnia. Idziemy dalej, czyli komunikacja po wakacjach. W głównej mierze, jeżeli ktoś Was interesuje, no to większość autobusów po prostu zmieni swoją trasę. Po prostu większość autobusów, jak i również tramwajów. Metro będzie też jeździć inaczej, SKM-ki, chyba niekoniecznie, IKN-ki, WKT-ka też. Co jednak ważne, najważniejsze, parę linii jest niezlikwidowanych, jak na przykład linia 41, chciałem powiedzieć kierunek wyścigi, ale nie, linia 41, kierunek Żelań Wschodni, będzie zlikwidowana jeszcze zanim otworzy metro na Brudnie. Wiadomo było, że będzie zlikwidowana jak otworzy metro, ale jednak ZTM chciał stwierdzić, że to już zrobi we Wrześniu, więc już jej nie będzie. Natomiast wybrane kursy linii 1 od 5 września będą dojeżdżały właśnie do Żelania Wschodniego. Niektóre po prostu. Natomiast z drugiej strony ZTM nie zatrzymuje się tylko na zawieszeniu linii 41, a właściwie likwidacji. Idzie o krok dalej. A mianowicie likwiduje dużą część autobusów. Linii autobusowych. I to akurat według mnie dosyć duża zmiana, mianowicie linie 130, 195, 206, 302, 304, 323 i 365 zostaje zlikwidowanych. I już nie wrócą. Zatem się prawo tłumaczy, iż przy większości z tych linii było mało pasażerów, a część po prostu ma duże problemy w związku z budową trasy do Wilanowa i tam by musiało nieźle kręcić się w jedną i w drugą. Dlatego w październiku te linie autobusowe już do nas nie wrócą i trzeba się przygotować na to, że tak faktycznie będzie. Jednakże ogólnie tutaj ponowne uruchomienie częstotliwości większej powakacyjnej jest podzielone na dwie części. Jedno we wrześniu, drugie w październiku. Jest to powiązane z tym, że po prostu studenci później wracają, a po drugie mają braki kredytowe w MZA. Natomiast lecimy dalej i mianowicie budowa trasy tramwajowej do Wilanowa już się rozpoczęła. Co prawda dzisiaj wy to oglądacie, nie wiem, około 22. No, o której dostanę miniaturkę, więc dosyć późno. A muszę wrócić do domu jeszcze, że to zobaczycie. Nagrywam to w ciągu dnia, jak widzicie, ale film się zobaczy o wiele później. Co ważne, no tak wyglądała komunikacja dzisiaj. Było tutaj zamknięcie, było Z33, było 33 na Nordblin. Nie dosyć ciekawie to wyglądało.
No ale tramwaj do Wilanowa już rozpoczął się tutaj z większymi pracami. Tramwaje już będą tutaj dojeżdżać normalnie do Krakowa, jak dobrze pamiętam. I to się zmieni już w najbliższym czasie, więc no po prostu w kolejnym mniejsza z tym wam dokładnie pokażę, jak to wygląda. Dobrą nowinę mam taką, że będą prowadzone nowe tymczasowe przystanki autobusowe na placu Unii Lubelskiej dla linii autobusowych tutaj przejeżdżających, czyli 131, 167 i 168. W tym miejscu najprawdopodobniej będą przed całym placem Unii Lubelskiej na Bagateli, z tego co zrozumiałem w informacjach tutaj, jakie były. Jeszcze jeden przystanek będzie gdzieś na... Tu właśnie będzie dla linii no tej zielonej, czyli no właśnie 131, jak dobrze rozumiem. Także ona będzie mieć tutaj jeszcze swój specjalny przystanek autobusowy. Także tak to wygląda i spokojnie komunikacja jak już tutaj będzie funkcjonować. Dalej idziemy... patrzę na mapę. Dalej idziemy, a mianowicie w Warszawie brakuje kierowców, powrót do komunikacji w dwóch etapach. Wszędzie brakuje kierowców, nawet jeżeli MZT podwiększa stawki, to i tak muszą stanąć na głowie, żeby wszystko jeździło. No i dlatego jest to podzielone na dwie części. Natomiast przechodząc już do ZDM-u, jest na ulicy Chodeckiej, została wyremontowana, ale dalej tutaj trwają prace, niektóre przystanki jeszcze będą zmienione, cała jezdnia musi być zwężona, nowe miejsca parkingowe. No po prostu organizacja ulicy Chodeckiej zmienia się po otwarciu metra i ulicy Konatowicza. No po prostu autobusy będą już siedzieć normalnie, inaczej. Konatowicza, a nie tędy. Bezpośrednio przy metrze. Także po prostu w najbliższych dniach się zmieni. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, jak pojadą autobusy po otwarciu metra na Brudnie. O ile planowane otwarcie jest na przełomie, tego wam nie powiedzieliśmy. Planowane otwarcie metra jest na przełomie wrzesień, październik, z czego to na pewno będzie, jeśli najwcześniej, druga połowa września. Ale cały czas nie wiemy, jak linie 700 czy jakiekolwiek linie autobusowe będą jeździć po otwarciu metra. Tego nie wie nikt. Ja bym się chciał dowiedzieć. Nie wiem, jak wy. No i myślałem się, że znowu ZTM zrobi ten swój stały manewr, czyli otworzą metro na dwa tygodnie, zobaczą jak ludzie będą jeździć z linii autobusowej, jak będzie mało, to puszczą normalnie autobusy. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to faktycznie pójdzie. Idziemy dalej. A mianowicie pierwsze prace przy placu Trzech Krzyży rozpoczęły się. No i faktycznie tam są wykopy, tam teraz właśnie do De Gaulle'a jest frezowane, pewnie w związku z tym właśnie to się łączy. No i pierwszy film już faktycznie z przebudowy placu Trzech Krzyży zobaczycie we wrześniu, jak będę mieć pozwolenie na loty w tym miejscu. Wdrożymy SPP na placu Haleda i jego w okolicach, także bójcie się, płatne parkowanie już tam się pojawia. I mobilna kontrola SPPN też tam będzie już jeździć. Dalej, remonty ulicy Sławka. Konieczna nowa konstrukcja drogi w dużym skrócie. Miało być otwarte 1 września, ale będzie miesiąc później, ponieważ się okazało, że ulica jest w tak złym stanie, że muszę ją całkowicie zryć z betonem, który było wszystko na dole i od nowa zrobić całkowicie całą nawierzchnię asfaltową i pod jezdnią. Płytę betonową spuduć, bo jest po prostu w złym stanie. Z tego co zrozumiałem tutaj, dla jej zniszczenia przyczyniły się sposób asfaltowania tej ulicy jeszcze pedalowo. Asfalt został ułożony bezpośrednio na tej lince. Dalej lecimy, czyli informacje od Sztymu. Sztym, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Tego nie mieliśmy jeszcze w MZT, znaczy w ZTM-ie. W zasadzie w MZT, czyli mniejsza z tym. Natomiast tak, Sztym nas tutaj informuje, iż są 4 oferty na rozbiórkę i odbudowę wiaduktów trasy Łazienkowskiej już po drugiej stronie, czyli po stronie praskiej, od ulicy Polskiej oraz budowę ekranów akustycznych, wymianę nawierzchni. Tam jest za głośno, no i wiadukty mają swoje x lat, więc nad tym będą też trwały prace, zobaczymy kiedy, musimy się na to przygotować mentalnie. Dalej powstanie koncepcja kolejnego odcinka trasy Mali-Skłodowskiej-Kili, czyli otwarte zostały oferty w przetargu na opracowanie trasy bezpośrednio od ulicy Kasprowicza do drogi ekscesowej S7. I ja wam pokażę, bo może nie wiecie, o co właściwie tutaj chodzi, a mianowicie chodzi w głównej mierze o to, aby połączyć tutaj trasę Mali-Skłodowskiej-Kili. W tym miejscu będzie wiadukt, będzie przejeżdżać nad całym węzłem Młociny. Przynajmniej jest tam takie plany, tam teraz to projektują, różne warianty. I będzie jechać najprawdopodobniej na estakadach nad linią tramwajową i tutaj dolnymi drogami lokalnymi. Nad tym całym węzłem, tutaj będzie też zjazd na Rkuszową. I później będzie bezpośredni przejazd do węzła w tym miejscu, który będzie się znajdować właśnie z trasą S7, która będzie... No, jak dobrze kojarzę,
Nie stąd, tylko tu będzie miał ten swój wielki węzeł z łącznikiem do trasy NS, która będzie miała tutaj wjazd. Więc tutaj będzie ten cały węzeł, no i właśnie tędy, o właśnie, widać tam ładnie szparę, która jest pozostawiona na całą trasę NS, która będzie tędy wyjeżdżać. Więc to jest tutaj przygotowane, no i nad tym będą teraz trwały właśnie prace. Także zobaczymy, jak to im wyjdzie. No i dalej, czyli szerszej i bezpieczniej na ulicy Lazurowej. Przetarg na rozbudowę ulicy Lazurowej na odcinku ulicy Gruszewska dalej obrońców Gordona, czyli trasę S8. Wpłynęło 7 ofert. Prace budowlane potrwają 13 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Odcinek ulicy Lazurowej, który jest rozbudowany, ma długość 500 metrów, czyli pół kilometra. Z jednego pasa w każdą stronę rozszerzy się do dwóch pasów w każdą stronę z rezerwą na wiadukt nad ulicą Górczewską i rondem, który tam jest, jak i również zawrotką przed rondem ulicy Górczewskiej, ścieżkami rowerowymi po stronie zachodniej. Po drugiej stronie będą ścieżki rowerowe i drogi pieszo-rowerowe, z tego co pamiętam. No i właściwie to tyle. Oczywiście mnóstwo drzewek, jakieś zatoczki autobusowe, przystanki nowe. No wiecie, jak to tam zawsze wygląda. I z tego co widzę, jest to współfinansowane z UE. Także, no tak to wygląda. Faktycznie akurat stronę Sztymu wam polecam, to jest taki nowy SICOM, bo tutaj są wszystkie projekty, jakby tutaj jest odnośnik do Nowo Lazurowej. Jak sobie wejdziemy tutaj w dokumenty, to możecie sobie wszystkie projekty zobaczyć, jak ta cała trasa ma wyglądać na całej długości. Więc nawet ten ostatni odcinek. Także naprawdę polecam, bo możecie sobie tutaj wszystko zobaczyć. No ale dobrze, na koniec jeszcze dwa tematy, mianowicie biegnij na Warsaw Tower, niezwykły bieg na najwyższy wieżowiec Warszawy i Unii Europejskiej. Już 8 października odbędą się zawody biegni na Warsaw Tower, czyli bieg po schodach na dach jednego z nowych symboli Warszawy. Zawodnicy będą mieli do pokonania blisko 1400 schodków prowadzących na 53 piętro wieżowca, a meta znajduje się na wysokości 230 metrów, aż dwukrotnie wyżej niż punkt piłu widokowy na Pałacu Kultury i Nauki. No, jakie to skromne. Także tak to wygląda. Przy 250 uczestnikach do organizacji trafi 10 tysięcy złotych, a jeżeli wymieniona zostanie limit 500 chętnych, przekazana na cel charytatywny zostanie urośnie do 20 tysięcy złotych. Okej, no prawda, dawa, całkiem ładne atrakcje. No tak, bardzo się tutaj cały czas kręci. No i na koniec, kiedy ostatnio byłaś w Zakopanem? Takie było moje pytanie. Na 763 głosy, czyli dużo was zagłosowało. Większość z was zaznaczyła już dawniej niż w 2021 roku. Nie byłem nigdy. A napisałem nie byłem nigdy dawcy. No, nie byłem nigdy 21%, nie pamiętam kiedy 7%. W 2022 roku 13%, w 2021 10% z was zaznaczyło, ale większość z was jednak było w Zakopanem, więc te filmy, które wam teraz pokazuję od dworcu w Zakopanem, no wiecie, jakoś do was trafia. Tutaj przy okazji zdjęcia mam niecodzienne z Warszawy. Dobra, to było na tyle tego mniejsza z tym, nie udało mi się przyspieszyć. Ja pewnie tu już spływam dla was cały. Nie wiem, czy wy to widzicie, ja po prostu czuję, jak cały spływam. Jeśli taki film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W najbliższych dniach, nie może zalekać zachodnie w sierpniu, więc będzie film zachodniej. Pewnie we wtorek, ewentualnie w środę jest, tak że pamiętam. No dokładnie, środa to jest 31, więc mam czas do środy. Także film zachodni będzie na najbliższych dniach, jak również zajezdnia Nopol, z tramwaju nie na Gagarina, na Kasprzaka, bo też nie było jeszcze filmu z tego. Gagarina już będzie w kolejnym miesiącu. No i wiadukt Marsa też powinien się pojawić na dniach i jeszcze drugi czwarty film Zakopanego, który dzisiaj był trzeci i jeszcze będzie jeden. Także do zobaczenia. No i mogliście zobaczyć tutaj nową kostkę mikrofonową. Ogólnie bardzo fajna kostka. Problem jest taki, że mi się mikrofon nie wiem, czasie zepsuł, więc mogę nie wcale do środka. Ale jeszcze to jakoś ogarnę na dniach, bo trochę lipa, jak będą teraz wszystkie konferencje się rozpoczynać. Bo wiecie, koniec wakacji, to wszyscy ludzie tak trochę bardziej do pracy wracają i akurat to według mnie dobre na pewno. Dobrze, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No nie wiem, co to będzie pierwsze. Może zajezdnia Nopol, jak dziś się wydobył nagrać. Cześć!